tym wydaniu cyklu Kryminalne Opowieści na kanale Podejrzani zaczynamy powoli odchodzić od Warszawy i jej najbliższych okolic. Choć zapewne jeszcze nie raz tam wrócimy. Teraz nie przenosimy się jednak daleko, bo o 60 kilometrów. Przybliżymy historię grupy, która prężnie działała już w latach 90., ale kluczowe wydarzenia, zatrzymania i procesy miały miejsce już po 2000 roku. Mowa o grupie Wyszkowskiej i postaci Sławomira O., pseudonim Uchal. Zachęcamy jak zawsze do zasubskrybowania kanału Podejrzani i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić nowych materiałów. Polecamy również odsłuchanie historii grupy Wyszkowskiej jako podcastu na platformach Spotify oraz iTunes. Wspomniany Sławomir O. zyskał pseudonim Uchal od dużych, wyraźnie odstających uszu. W dzieciństwie mieszkał z rodzicami na wsi, ale z czasem wszyscy razem przenieśli się do niewielkiego miasta Wyszków nad rzeką Bug, liczącego wówczas nieco ponad 20 tysięcy mieszkańców. Przeprowadzka była podyktowana tym, że matka Sławomira O. znalazła w Wyszkowie pracę. Ojciec zaś chorował. Podobno rodzina dawniej posiadała kamienicę w Łomży, ale komunistyczne władze przejęły ten majątek. Sławomir O. miał chwalić się znajomym tymi kamienicami, dlatego za plecami nazywano go Żydkiem. W międzyczasie zyskał zawód ślusarza. Pod koniec lat 70. Uchal dał się już poznać mieszkańcom Wyszkowa od nie najlepszej strony. Brał udział w kradzieżach i bójkach. Przynosiło mu to spore profity finansowe. Stać go było na imprezy zakrapiane luksusowymi trunkami. Interesowały się nim kobiety. Jego pozycja dość szybko rosła, choć zasadniczo nie wiadomo, jak to się działo. Tym bardziej, że od 1989 do 1996 roku miał przebywać w zakładzie karnym. Miał już wtedy marzyć rzekomo o stworzeniu struktury na wzór gangu wołomińskiego. Wiadomo natomiast, że w 1996 roku zebrał lokalnych przestępców, aby stworzyć grupę i stanąć na jej czele. Dla Uchala początkowo pracowało kilkanaście osób, a w końcu ponad 100 ludzi. Wśród nich byli m.in. szwagier Sławomira O., Grzegorz R., pseudonim Hałapa, Wiesław J., pseudonim Kolczyk, Marek D., pseudonim Wacek, Krzysztof L., pseudonim Leon, czy Wiesław P., pseudonim Kocis. Stopniowo gang podporządkowywał sobie kolejne tereny. Od Mazowsza przez okolice Ostrołęki, aż po Suwałki. Jednocześnie blisko współpracował z podwarszawskim gangiem wołomińskim czy gangiem mutantów, bardziej partnersko niż się im podporządkowując. Dziad miał nawet opowiadać, że wystarczy jak zadzwoni do Uchala, a zaraz przyjedzie kilkadziesiąt samochodów z jego ludźmi. Mutanci natomiast porwali 17-latka, syna jednego z najbogatszych mieszkańców okolic Wyszkowa, biznesmena z branży mięsnej, żądając miliona złotych okupu. Sławomirowi O. podporządkowali się natomiast gangsterzy z grup łomżyńsko-białostockiej, pultuskiej czy ostrołęckiej. Tymczasem ekipa Uchala nie bała się rywalizacji. Podobno pewnego razu starła się nawet w stolicy pod barem Paragraf z pruszkowskimi gangsterami i rozgromiła ich bez większego problemu. W zajściu miało wziąć udział blisko 200 osób. Później inni gangsterzy, m.in. z grupy Mokotowskiej, zaprzeczali, by ludzie Uchala brali udział w tych wydarzeniach. W tamtym czasie organa ścigania uważały gang Sławomira O. za drobnych złodziei, których nieco lekceważono i pozwolono im stworzyć grupę przestępczą. To wystarczyło, by umiejętnie budować układy i zastraszać. Jak to wyglądało? Na przykład w 1991 roku tygodnik Ostrołęcki pisał, jak Uchal miał podejść ze swoim żołnierzem do siedzących w kawiarni Marlin dwóch lokalnych policjantów i zaproponować im wódkę. Gdy odmówili, jednego poszczuł psem, a drugiego uderzył pięścią w głowę. Innym razem podobno potłukł na komendzie lustro. Inne źródła również potwierdzają, że Sławomir O. względem wyszkowskiej policji mógł pozwolić sobie na wiele. Na początku lat 90. policjant z Ostrołęki przyjechał służbowo do Wyszkowa i zwrócił uwagę na nietypowe kontakty lokalnych funkcjonariuszy z Uchalem.
mieli być z nim na ty, nazywając go Sławeczkiem. Gdy w mieście pojawiali się gangsterzy, radiowozy po prostu odjeżdżały. Nie było w tym cienia przesady. Te informacje trafiły do notatki służbowej policjanta z Ostrołęki. Uchal korzystał z usług pewnego adwokata, byłego prokuratora prokuratury rejonowej w Wyszkowie. Ten miał rzecz jasna odpowiednie kontakty w różnych środowiskach, na przykład z lekarzem ginekologiem pracującym w Warszawie, a dawniej w lokalnym zakładzie opieki zdrowotnej w Wyszkowie. To on miał przyjąć do szpitala Marzenę O., żonę Uchala. Przynajmniej tak wynikało z dokumentów. Ale nie było to prawdą. Dzięki temu wybiegowi w 1997 roku Sławomira O. zwolniono z aresztu tymczasowego za poręczeniem majątkowym w niezbyt wygórowanej kwocie 5000 zł. Wtedy Uchal zaczął ukrywać się przed policją. Poszukiwano go listem gończym. Wpadł dopiero w lutym 2001 roku. Swoją drogą ów adwokat usłyszał potem zarzuty przedstawiania fałszywego zaświadczenia lekarskiego. Podobnych sytuacji z torpedowaniem procesów przy pomocy lekarzy było wiele. Szczególną popularnością cieszyły się wśród gangsterów choroby psychiczne, bo te najtrudniej podważyć. Z tego rozwiązania korzystał jeden z ludzi Uchala, Robert T., pseudonim Buchaj. Co ciekawe, w czasie, gdy Sławomira O. poszukiwano listem gończym, wystawiono wobec niego nawet list żelazny, który gwarantował, że jeśli ukrywa się za granicą, będzie mógł wrócić do kraju i odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. To jednak kolejny wybieg, bo Uchal z Polski wcale nie wyjechał. Sądy wiele razy zachowywały się wobec Sławomira O. dość niezrozumiale. Uchal i jego trzech ludzi w innym postępowaniu stanęli przed sądem okręgowym w Warszawie. Oskarżano ich o brutalne zgwałcenie, a potem w pierwszej instancji uniewinniono. Sąd apelacyjny nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem, by skazać gangsterów na kary 2,5 roku pozbawienia wolności. Przypomnijmy, za brutalne zgwałcenie. Sąd uzasadniał wówczas, że choć sprawców było czterech, nie można mówić o gwałcie zbiorowym, bo do pomieszczenia, w którym wykorzystano ofiarę, mężczyźni wchodzili pojedynczo. Od tego wyroku prokuratura również miała się odwoływać. Do grona instytucji mających ewidentny problem z gangiem Uchala należał też Urząd Skarbowy. Nikt nie kontrolował, skąd wzięły się majątki gangsterów, a ci oczywiście nie zamierzali rozliczać się z fiskusem. Zamiast tego jeździli luksusowymi samochodami, budowali wille, szczególnie na osiedlu Rybienko. Miało to swój ukryty cel. Sąsiadami gangsterów w tamtej okolicy byli często wyszkowscy urzędnicy. Nie mogli jednak nic na to poradzić, tym bardziej, że oficjalnie majątki nie należały do gangsterów, ale do ich matek, żon czy sióstr. Grupa Uchala pieniądze zarabiała na kradzieżach samochodów, które właściciele mogli odzyskać, płacąc tak zwaną wykupkę. Największe zyski przynosiły jednak porwania dla okupu, napady rabunkowe i wymuszenia haraczy. Płacili wszyscy, właściciele kawiarni, restauracji, małych biznesów, hurtowni, a nawet prostytutki. Haracze miał zbierać m.in. Wiesław J., pseudonim Kolczyk, dawniej drobny złodziej, podobno nie stroniący od alkoholu, za co ostatecznie miał zostać wyrzucony z gangu. W końcu grupa wyszkowska weszła też w produkcję i handel środkami odurzającymi. Tym zajmowali się najmłodsi ludzie Uchala. W 2 lata gang potrafił na tym procederze zarobić 1 000 000 zł. Wyprodukował też 100 kg amfetaminy wycenianej na 5 milionów złotych. Śledczy ustalili, że bezpośredni wykonawcy przestępstw inkasowali połowę kwoty z wymuszonego haraczu czy sprzedanych środków odurzających. Druga połowa trafiała do funduszu grupy, z którego dokonywano inwestycji, na przykład kupując broń czy materiały wybuchowe. Z pozostałej części największe zyski miał czerpać Uchal. Jednym ze sposobów na pranie pieniędzy było przepuszczanie ich przez kantor należący do jednego z członków grupy wyszkowskiej. Kto nie chciał zgodzić się na zasady gangsterów albo im przeszkadzał, musiał liczyć się z brutalną odpowiedzią. Nie ominęło to nawet przedstawicieli organów ścigania. W 1998 roku pobito kijami bejsbolowymi prokuratora Zbigniewa Siejbika.
Sprawców napadu udało się złapać i skazać na 3 lata za kratkami, ale zleceniodawca pozostał nieznany. Tę rolę przypisywano Uhalowi. W 2000 roku dość mieli już także lokalni przedsiębiorcy, którzy nie chcieli płacić haraczy. Niektórym z nich podpalano biznesy, wybijano w domach szyby, a nawet podkładano bomby. Dopiero kiedy połączyli się jako zrzeszenie kupców i nagłośnili problem, prokuratura okręgowa w Ostrołęce wysłała do Wyszkowa nowego prokuratora rejonowego, Waldemara Osowieckiego. Już 11 lutego 2001 roku w warszawskim szpitalu kardiologicznym udało się zatrzymać ukrywającego się od 1997 roku Sławomira O., pseudonim Uhal. To wtedy zaczęły się pierwsze procesy, a niebawem zapadły wyroki w sprawie gangsterów z grupy wyszkowskiej. Mowa m.in. o wyrokach 2,5 roku więzienia za zgwałcenie, 2,5 roku za wymuszenie haraczu za skradzioną ciężarówkę, 2 latach za paserstwo i 2 latach za sfałszowanie dokumentu tożsamości. To wciąż niewygórowane kary, ale śledczy planowali dopiero mocne uderzenie w grupę wyszkowską i udowodnienie Uhalowi kierowania gangiem. Akcje przygotowano poza wiedzą lokalnych służb. Zajmowało się tym stołeczne Centralne Biuro Śledcze we współpracy z Ostrołęcką Prokuraturą Okręgową. Przestępcy byli na tyle bezczelni, że już po zatrzymaniu Uhala próbowali go odbić z konwoju pod sądem. Tymczasem 25 lutego 2001 roku, gdy telewizja TVN realizowała w Wyszkowie program interwencyjny Pod napięciem, stanęli naprzeciw policjantów. Jeden z gangsterów, Sławomir K., pseudonim Cipa, na żywo, do kamery, opowiedział bez ogródek, jak grupa pozyskuje wiedzę z lokalnego komisariatu, płacąc za informacje. Tymczasem 12 lipca 2002 roku, w biały dzień, na plaży nad rzeką Bug, w obecności wielu świadków, ostrzelano samochód marki BMW. Siedziały w nim 4 osoby. Kierowca i jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Drugi pasażer przeżył, podobnie jak postrzelony w twarz i klatkę piersiową cel zamachu. Był nim wspomniany już Robert T., pseudonim Buchaj, dawniej współpracujący z Uhalem, a teraz kierujący własną grupą. Dwóch sprawców porzuciło na miejscu białego Opla Kadeta, dzięki któremu szybko udało się ustalić, kim byli. Marcin S. i Sławomir B. zostali zatrzymani na początku października 2002 roku. Schowali się wtedy w szafie. Znaleziono przy nich broń krótką i maszynową, której zapewne użyli na plaży. Jednocześnie ujęto Marzenę O., byłą już pierwszą żonę Uhala, która ukrywała Marcina S. i Sławomira B. W Wyszkowie kobieta była znana jako właścicielka salonu meblowego. Do tego wydała tomik poezji Na scenie życia. Śledczy w sprawie przyjęli wersję, że strzelanina na plaży to porachunki ludzi Uhala i Buchaja, ale chodziło o coś innego. Po zatrzymaniu Sławomira O. w lutym 2001 roku wpływy w Wyszkowie i okolicach rzeczywiście podzielili pomiędzy siebie właśnie Buchaj, ale też inni gangsterzy. Robert T. skonfliktował się z Marcinem S. Miało dojść między nimi do szarpaniny, w której ucierpiało dziecko tego ostatniego. Zapowiedział on zemstę i tak doszło do strzelaniny. W lutym 2003 roku pod własnym domem zginął natomiast Sławomir K., pseudonim Miękki. Niewiele później zaginął Sławomir K., pseudonim Cipa, ten, który w programie Pod napięciem chwalił się układami z lokalną policją. Cipa również miał zostać zastrzelony. Zdaniem śledczych oba zamachy były karą za brak lojalności wobec Uhala. Ten miał zaś kierować gangiem, mimo tego, że od 2 lat przebywał za kratkami. Jesienią 2003 roku stołeczne CBŚ w sile 200 funkcjonariuszy zadało kluczowy cios grupie wyszkowskiej. W Wyszkowie i okolicach zatrzymano 24 podejrzanych, a w grudniu kolejnych 5. To jednak mogło nie wystarczyć. Najtrudniejsze bowiem okazało się przekonanie do współpracy członków gangu i zastraszonych ofiar do składania zeznań. Ostatecznie na niższy wymiar kary skusił się Marek D., pseudonim Wacek, wysoko postawiony skarbnik grupy, a Wiesław P., pseudonim Kocis, i Waldemar S., pseudonim Waldo, przyjęli statusy
świadka koronnego. Marzec 2006 roku to początek procesu grupy Wyszkowskiej. Szybko, dobrowolnie poddali się karze Jacek R., pseudonim Glaca, Mirosław S., pseudonim Zając, Mariusz N., Tomasz S., Andrzej M. i wspomniany Wacek. Ten ostatni już w kwietniu został skazany na 7 lat więzienia. Dwa miesiące później zapadły wyroki wobec podgrupy Ostrołęckiej, która notabene inaczej niż sama grupa Wyszkowska współpracowała w latach 90. m.in. z Andrzejem K., pseudonim Pershing. Członkowie odłamu Ostrołęckiego, Marcin Rzet, pseudonim Koniu, i Mariusz P., pseudonim Gumak, odpowiadali z wolnej stopy. Razem z Maciejem B., pseudonim Maciora, przebywającym za kratkami za napad na klub Gigant w Kadzidle, usłyszeli wyroki 9 lat pozbawienia wolności. W czerwcu 2007 roku proces grupy Wyszkowskiej przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce dobiegał końca. 4 czerwca Uchal dowodził jeszcze, że nie był szefem gangu, bo wtedy nikt nie planowałby napadu na jego żonę i dzieci, nie podpalił mu stodoły i dyskoteki, a świadek koronny Kocis nie chciałby go zabić. Twierdził też, że akty oskarżenia grupy Pruszkowskiej i Wyszkowskiej różnią się tylko nazwiskami. 11 czerwca 2007 roku Sąd Okręgowy w Ostrołęce wydał wyrok w sprawie grupy Wyszkowskiej. Prokuratura dla wielu gangsterów wnioskowała o maksymalny możliwy wymiar kary za zarzucane im przestępstwa. 15 lat pozbawienia wolności. Nikt takiego wyroku jednak nie usłyszał, a oskarżeni wnioskowali o uniewinnienie. Sławomir O., pseudonim Uchal, został skazany na karę łączną 14 lat. Krzysztof L., pseudonim Leon, 13,5 roku. Grzegorz R., pseudonim Hałapa, 12,5 roku. Wiesław J., pseudonim Kolczyk, 8 lat pozbawienia wolności. Pozostali członkowie gangu otrzymali mniejsze wymiary kary, od 1,5 roku więzienia. Co ciekawe, gdyby zsumować kary, których prokurator chciał dla Uchala, byłoby to 119 lat za kratkami. Sławomir O. komentował, że oskarżycielowi musiał zaszkodzić upał. Gdyby nie kara łączna, suma tego, co orzekł sąd, wyniosła 77,5 roku więzienia. Sąd uznał wartość dowodową zeznań świadka koronnego Kocisa, choć obrońcy do końca podważali ich wiarygodność. Skądinąd biegli uznali potem, że Kocis przejawia symptomy opóźnienia intelektualnego i dlatego jego zeznania nie mają wartości dowodowej. Przed sądem w odrębnym procesie stanęło także 9 policjantów, 2 strażników więziennych, ławnik i psychiatra, którzy mieli współpracować z gangiem Uchala. Policjant Andrzej S., szef Wyszkowskiej Komendy od 1999 do 2004 roku, miał przyjąć od gangsterów kilka łapówek na łączną kwotę ponad 14 tysięcy złotych. Zatrzymano go krótko po tym, jak przestał pełnić funkcję komendanta. 2 lata spędził w areszcie. Strażnicy więzienni natomiast umożliwiali osadzonym intymne widzenia z partnerkami. Ławnik za namową przestępców próbował wpływać na decyzje sędziów, a psychiatra wystawiać fałszywe zaświadczenia lekarskie. Wiele z tych zarzutów opierało się o zeznania świadka koronnego Wiesława P., pseudonim Kocis. W 2009 były już policjant Andrzej S. został uniewinniony. Walczył o odszkodowanie, ale w 2015 roku Sąd Najwyższy uznał ostatecznie, że sąd apelacyjny wcześniej słusznie oddalił prawomocnie żądanie odszkodowania. Wyrok wobec grupy Wyszkowskiej z czerwca 2007 roku nie był prawomocny. Później wyroki wielokrotnie uchylano, a sprawę przekazywano do ponownego rozpatrzenia. Dalsze orzeczenia zaskarżali, zależnie od wyniku, oskarżyciele lub obrońcy oskarżonych. Ostatecznie Sławomir O., pseudonim Uchal, został zwolniony z aresztu i wrócił do Wyszkowa. To wszystko na dziś. Jeśli materiał na temat grupy Wyszkowskiej Was zainteresował, możecie zostawić łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału Podejrzani, a także kliknąć ikony dzwonka,
aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.